Dzień dobry państwu. Kolejny super tip ze stajni Heinrich Haus Studio. W tym odcinku czas. Mianowicie chodzi o to, że czasami jak dostajecie jakieś zwrotki, jakieś uwagi odnośnie numerów, czy to jest w sesji, czy jest to na pojedynczych plikach, jak to jest w moim przypadku, często ludzie odnoszą się do czasu. Jak dostają swoje zgrania. Przykładowo mają piosenkę, która nie wiem, trwa 5 minut i nagle mówią. Słuchaj, w czwartej minucie i 36 sekundzie mam pyknięcie na rajdzie, na przykład. No i wy macie yy, wasz program, o tutaj i myślicie sobie, no dobra, jak ja mam w Logiku sobie sprawdzić, gdzie ja mam ten czas. Normalnie, standardowo, najprawdopodobniej wasz Logik będzie wyglądał. Nie wiem, jakoś tak. o, W ten sposób. Niewiele tutaj niestety widać. Pierwsze co to sobie bierzecie custom i tu już widać dużo więcej. Druga rzecz, jeżeli chcecie mieć tutaj w aranżu w waszej sesji oś czasu, to na klawiaturze wciskacie klawisz U. Jak wciśniecie U, to zobaczcie, tu wam się pojawia jakby to się nazywa, to jest sekundary ruler w logiku, czyli druga linijka, i ta linijka już jest taka zwyczajna czasowa. I teraz, jak będę jechał moim tutaj tym cyklem od początku, to tutaj yy, możecie zobaczyć, to będzie 1, 2, 3. W czwartej linijce po lewej stronie jest czas 3 minuty 40, 4 minuty 20, i to jest czas, który jest liczony od początku tej belki do końca. Tak więc, wystarczy, że zaznaczycie po prostu na początku waszego regionu. Że tutaj jest start, i liczycie sobie ten czas, i tam, gdzie tą belkę zaczniecie, w którym miejscu, jakby ta belka się zaczyna, od tego miejsca jest liczony czas. Więc możecie, nie musicie jakby mierzyć czasu od początku projektu, bo możecie mieć w projekcie więcej piosenek, tylko czas jest liczony tutaj na tej belce, zliczany jest od lewej do prawej. Y, strony waszej belki. W tym momencie mam 2,20, tu jest 3,10 i bardzo precyzyjnie i szybko można namierzyć, y, gdzie jest to pyknięcie na rajdzie w 4,36. Dziękuję.